Prace nad przebudową drogi krajowej nr 91 w Częstochowie wkrótce zostaną wznowione. Miasto wybrało w przetargu firmę, która dokończy budowę po konsorcjum firm, które zeszło z placu budowy w kwietniu tego roku. No, ja mam złe przeczucia. Dlaczego? No dlatego, że uważam, że powinni byli temu poprzedniemu wykonawcy dopłacić i powinien był kontynuować pracę. Tak jest moje zdanie. Nie wiem, dlaczego tak się stało. No najwyższy czas. Były duże utrudnienia? Są bardzo. A nam tam kładkę zabrali, rozebrali. Jak my mamy chodzić, czy do przychodni, czy gdziekolwiek, na drugą stronę. Nikt nie myśli o nas. Pracę na najważniejszej drodze w Częstochowie dokończy spółka NDI. Wyłonienie nowego wykonawcy wiąże się jednak z dodatkowymi kosztami. My tak naprawdę musimy być przygotowani na zapłacenie około 100 milionów, poniesienia około 100 milionów dodatkowych kosztów, z których większość będziemy chcieli refundować przede wszystkim z funduszy unijnych. Natomiast no, ceny idą w górę i prawda jest taka, że nawet tam, gdzie nie mamy nowych wykonawców, to ustawowo musimy przeprowadzać waloryzację. No, wszyscy wiemy, co dzieje się na rynkach. Mimo wszystko miasto zapewnia, że gdyby uwzględnić waloryzację i pozostawić wykonawstwo poprzedniemu konsorcjum, różnica byłaby niewielka. Teren budowy został już przekazany nowemu wykonawcy. Obecnie prowadzone są prace przygotowawcze. W przyszłym tygodniu rozpoczną się już pierwsze takie widoczne roboty. Na razie przy obowiązującej organizacji ruchu rozpoczniemy przebudowę kolizji sieci elektroenergetycznych, teletechnicznych i kanalizacji deszczowej. Natomiast w dalszej kolejności, już po zmianie organizacji ruchu, ale ta zmiana nastąpi w przeciągu kilku tygodni, będziemy dokonywać rozbiórek pozostałych części istniejących przejść podziemnych, rozbiórki obiektu nad Wartą, przebudowy sieci ciepłowniczej i kanalizacji deszczowej. Najbardziej widocznym elementem przebudowy będzie nowa estakada. Stara została już rozebrana.